Kochani, uznając, że słowo, które czytamy w Kościele, jest słowem, które mówi Bóg do nas, do swoich dzieci, to z tych wielu słów chciałbym podzielić się z wami dwiema myślami. Jedna myśl z Ewangelii, a druga z dzisiejszego drugiego czytania. Myśląc i wiedząc, że może być tak, że kiedy ktoś z nas jeszcze usłyszał coś innego. I w sumie dobrze by było też dla siebie to nazwać, bo dotknęło mnie jakieś słowo, dotknęła mnie jakaś myśl, żebyśmy tego nie zapomnieli. Ja podzielę się dwiema myślami. Jedna ta z Ewangelii, to nazwijmy ją taką myślą, która dotyczy naszej wiary, której nie da się za bardzo tak po ludzku zważyć, zmierzyć, nawet ocenić. A druga to taka, którą da się zobaczyć, zmierzyć i chyba też jakoś ocenić. Zacznę od tej pierwszej. Czytamy kilka już niedziel, 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Wszystko zaczęło się od cudownego rozmnożenia 5 chlebów i 2 rybek. I teraz na bazie tego cudu Pan Jezus wprowadza uczniów do tego, że ten chleb, który teraz jedli, to nie jest ten chleb, którym On chce ich karmić. I dzisiaj już wprost Jezus mówi, że chlebem, który daje życie, jest Jego ciało. Kochani, Ewangelia ta dzisiejsza zaczyna się od tego, że kiedy Jezus to wypowiedział, to wśród ludzi zaczął się dziwny szum. Szemrali między sobą, jak to jest możliwe, że może nam dać swoje ciało. Przecież my znamy Jego Ojca i Mamę. I Jezus mówi, nie szemrajcie. I po tym słowie o szemraniu Pan Jezus mówi, że każdy, kto wierzy w Niego, ma życie wieczne i każdy, kto przyjmuje ten chleb, którym jest Jego ciało, ma życie wieczne. Wiecie, kiedy jakoś widzę to, kiedy mnie to dotyka i stoję dzisiaj po raz trzeci też przy ołtarzu, to myślę sobie, jakim jest naprawdę niezwykłym szczęściem, jaką jest niezwykle wielką łaską to, że my tu teraz jesteśmy. Nie umiem inaczej widzieć nas, jak tylko w taki sposób, że my nogami zagłosowaliśmy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. I wielu z nas, jak będzie przyjmować Komunię Świętą, to uznamy, że ten biały chleb to jest Jego ciało. Ale to chyba nie da się nawet poukładać w głowie, tylko dać wiarę słowu, które wypowiada Jezus. Zobaczcie, że kiedy Jezus głosi inne słowo o dobroci, kiedy chociażby rozmnaża chleb, kiedy kogoś uzdrawia czy kogoś wskrzesza, tłumy idą za Nim. Ale właśnie tu, kiedy Jezus mówi o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne i każdy, kto spożywa Jego ciało, ma życie wieczne, to stało się powodem rozejścia wielu. I tak jest do dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że jesteście tu. I myślę, że i chciałbym razem z wami Bogu dzisiaj powiedzieć dziękuję Ci, Boże, za łaskę wiary, za tych, którzy mi ten dar wiary przekazali, którzy uczyli mnie klękać, którzy uczyli mnie się żegnać. To jest niesamowite. Niech więc ta wdzięczność objawi się dzisiaj w naszych sercach. Tego nikt za nas nie zrobi. Możemy to zrobić tylko osobiście. A druga rzecz, ta taka bardziej mierzalna, przyziemna, ona mnie też naprawdę dotyka dzisiaj, bo jest to fragment listu świętego Pawła do Efezjan. Jak myślisz sobie, że w Efezie jest nowa wspólnota,
że są ludzie, którzy wyznali Jezusa Panem, zostali ochrzczeni, tam się manifestują różne duchowe dary i naraz w tym krótkim liście do tej gminy, do tych ludzi, Paweł pisze im o banalnej rzeczy. Okazuje się, że te banalne rzeczy też nas dotykają. Ja mówię najbardziej o sobie, przypuszczam, że wy też się tam odnajdziecie. Co mówi Paweł? Proszę was, niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, złość. Ja myślę, że nie potrzeba nawet przywoływać sytuacji, bo możliwe, że nawet dzisiaj ktoś z nas, że tak powiem, z hukiem wyleciał z domu, bo obraziliśmy się na to, bo to, bo to. I w sumie to słowo jest nie tylko dla Efezjan, ale dla nas. Niech zniknie spośród was właśnie to. Przecież nie jesteśmy aniołami. Możemy się zdenerwować, możemy się wkurzyć, możemy mieć czegoś dość. Mamy swoje granice. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego poukładać tak, jakbyśmy chcieli. A potem Paweł mówi dalej: bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. W sumie to taka banalna nauka. Bądźcie dobrzy. Ale myślę, kochani, że w tej prostej nauce myślę, że możemy uznać, że to słowo jest dane nam nie tylko na dzisiejszy wieczór, ale na cały nowy tydzień. Ktoś z nas pojedzie na wakacje, na urlop. Ktoś z nas już wrócił i idzie jutro do pracy. Ktoś z nas ma obowiązków tyle, martwi się, bo ma badania, bo to, bo tamto. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy. I na koniec, dzisiaj przed południem chrzciłem dwoje małych dzieci tu w naszym kościele, małą Jagodę i Damiana. I tak pomyślałem sobie, że też dzisiaj, teraz o tym powiem, że jak widziałem te małe dzieci i widziałem ich domy, mieszkania, w których mieszkają, żyją, to pomyślałem sobie, że ci rodzice, te rodziny, właśnie codziennie ze względu na te małe dzieci mówią: musimy odpuścić ze względu na to małe. Tak myślę, że to właśnie Paweł, ten wielki Paweł, mówi tak: dlatego, że Bóg jest między wami, tak żyjcie. I myślę, że właśnie wiara w Jezusa i wiara w to, że Pan Jezus przychodzi, prawdziwy Bóg, i karmi nas, to stąd czerpiemy siłę do tego, by być dla siebie nawzajem dobrymi i miłosiernymi. Nie wiem, kto powiedział to zdanie, które teraz powiem, trudno powiedzieć, że ono mi się podoba, ale podpisuję się też pod tym, że Boże ciało, Eucharystia, nie jest tylko nagrodą za dobre życie. Bardziej Boże ciało, Boży chleb jest pokarmem na dobre życie. No bo skąd mieć siłę do dobrego życia? Rozumiecie, jak prostym zdaniem jest: dobrze, że jesteście tutaj. Bo to znaczy, że przyszliśmy, mając świadomość, że przyszliśmy do źródła, z którego płynie naprawdę żywa woda. I możliwe, że to tak jest, że czasem przez naszą dobroć, łagodność, wyrozumiałość, gościnność
Inni, których nie ma tu jeszcze, przyjdą kiedyś razem z nami. Przez dobroć, przez miłość, przez łagodność. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem, że Ty jesteś naszym Zbawicielem. Dziękujemy Ci za prostą wiarę. Dziękujemy Ci za wiarę w to, że Ty jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. I dziękujemy Ci za to, że możemy tu teraz być. Panie, wyjdź za chwileczkę z nami i pójdź do naszych domów, do ludzi, z którymi żyjemy na co dzień. I spraw, żebyśmy tam również byli dla siebie nawzajem dobrymi. A wszystko, co nie podoba się Tobie, niech zniknie spośród nas. Prosimy Cię o to, bo potrzebujemy Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.